Gościem testu Polityka jest Gustaw Brzezin. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, za co kocha pan Warmię i Mazury? No jest to rodzinny region, rodzinne miejsce. Myślę, że to jest tak piękny krajobrazowo, z natury obszar, że nie trudno się tutaj nie zakochać, ale myślę też, że ze względu na ludzi, bo jest to jakaś taka wzajemna czułość, życzliwość i wsparcie. Gustaw Brzezin, jakimi wartościami się w życiu kieruje? No to są wartości przede wszystkim wyniesione z domu rodzinnego. Moi rodzice to pokolenie wojenne, a jeszcze starsi dziadkowie i wujowie to praktycznie tą niepodległość wprowadzali do Polski. Rodzice moi poznali się na Kresach pod Wilnem, mama stamtąd pochodzi. Tata tam dotarł razem ze swoimi rodzicami właśnie jako osadnictwo wojskowe. No i później praktycznie wszystko zaczynało się już na tej ziemi, na Warmii i Mazurach, na wsi pod Ostródą w Liwie. Także cieszyli się po prostu, że po prostu gospodarują, że mają dzieci, że kształcą ich, wychowują. I myślę, że to jest duża wartość i z tych wartości historycznie patriotycznych, ale też takich dobrych, rodzinnych korzystam do tej pory. A polityka to wartości? To wartości, to powinny być wartości. Ja przecież nigdy nie myślałem, że ta polityka będzie dominowała w moim życiu dorosłym, zawodowym. Kształciłem się jako rolnik, wcześniej technikum rolnicze w Dobrocinie, później wyższe studia. I w polityce trzeba się kierować wartościami, zasadami takimi, które w życiu są istotne. To jest i zaufanie budowane przecież poprzez wiarygodność, prawdomówność, rzeczowość i odpowiedzialność. To nie jest tak, że obiecamy gruszki na wierzbie i później już nic nie jest istotne. To trzeba być po prostu konsekwentnym i to są te wartości, które tak jak w życiu, tak w polityce powinny występować. Czy ludzie, którzy pana ukształtowali, to tylko rodzice? Myślę, że nie. Myślę, że tych wzorców jest wiele. Wychowawcy, profesorowie. Akurat mój czas moich profesorów i wychowawców był taki, gdzie był i stan wojenny, i strajki. I widziało się tych profesorów, którzy są w swetrach, szetlandach z tabliczkami Solidarność. Te przemiany, które zachodziły wtedy, kiedy jeszcze zawodowo człowiek nie funkcjonował, myślę, że bardzo mocno dawały nam przykład takiej ideologicznej możliwości funkcjonowania w zawodzie, w życiu dorosłym, w wartościach demokratycznych. To w jakiś sposób na pewno powodowało, że tych nauczycieli oprócz domu rodzinnego było wielu. Czy jest jakieś miejsce, które szczególnie pan wspomina? Odziedziczyłem po rodzicach siedlisko, można powiedzieć. Ojciec był agronomem, ale jak jest trochę na utrzymaniu dzieci, trzeba je wykształcić, to jeszcze małe gospodarstwo było. Sentyment jest duży, takie miejsce wypoczynku, refleksji. Lubię tam przyjeżdżać, wracać i od lat, od 10 lat praktycznie ten dom remontuję. Myślę, że tam kiedyś zamieszkam. Pana współpracownicy mówią, że jest pan człowiekiem, który żyje pracą, praca go napędza i całkowicie pochłania. Czy to prawda? Praca w samorządzie, praca nacechowana też polityką, ona, trzeba też sobie zdać z tego sprawę, nie ma takiego finału, nie ma końca, zawsze jest coś do usprawnienia, do polepszenia, ale ponosimy wielką odpowiedzialność w stosunku do społeczeństwa. W czasie wyborów zaciągamy ten dług i trzeba go spłacać każdego dnia. Od lat związany jest pan z zarządem województwa. Czy jest coś takiego, co się panu marzy dla Warmii i Mazur? No, wiele rzeczy. Na szczęście jesteśmy też w dobrym czasie i w dobrym trendzie kierunku rozwoju. Bezwzględnie region Warmii i Mazur nie rozwinie się dalej, jeżeli nie zmodernizujemy, nie wybudujemy do końca drogi numer 16. Potrzebne jest połączenie też Olsztyna, drogowe Olsztyna z lotniskiem, droga 53. Potrzebny jest dalszy rozwój lotniska, nie tylko w wymiarze pasażerskim, ale też towarowym, gospodarczym. Potrzeba jest inwestorów. No i nade wszystko to już jest po stronie samorządów, po stronie naszych też mieszkańców, wykorzystanie do końca środków unijnych. Dlaczego warto głosować właśnie na pana? Jestem w zasadzie już na tyle doświadczony poprzez samorząd gminny, powiatowy,
wojewódzki w różnym wymiarze i teraz przez te 6 lat praktycznie bardzo mocno poznałem region, więc naprawdę wiem, o czym mówię i wiem, w jaki sposób usprawniać to, urzeczywistniać na bieżąco. Myślę, że nie zawiodłem mieszkańców, wyborców, nie spowodowałem takiej sytuacji, że stracili do mnie zaufanie, bo zaufanie jest rzeczą najważniejszą. Jeżeli ufamy człowiekowi w życiu codziennym, zawodowym, prywatnym, to w polityce i w samorządzie jest to bezwzględna wartość, dopóki się ją posiada. A nieskromnie powiem, że tak się czuję, że można mi ufać, to po prostu proszę o każdy głos w tych wyborach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.